MMA Rocks, jesteśmy w poznańskim Ankosie, a z nami jest Jędrzej Łapawa, który nieco ponad tydzień temu stoczył swoją trzecią zawodową walkę, trzecią wygraną w gali, na gali czwarta gala sportu walki w Gostyniu. Czołem. Dzięki, cześć, witam. Jak widzimy, masz dość, no, nie wiem czy do poważną, ale masz kontuzję. Powiedz co się stało, bo to ta walka nie tylko ze względu na to, że ją wygrałeś, jest dla ciebie niezwykle szczęśliwa, prawda? Tak, jestem szczęśliwy, że wygrałem oczywiście, no ale przebieg tej walki był mocno dramatyczny, bym powiedział, bo już na samym początku, gdzieś tak około pierwsza połowa, pierwszej minuty, bark po prostu wyleciał mi totalnie ze stawu. Kiedy ja schodziłem do obalenia, zszedłem do dwóch nóg, to był mańkut i do tej tylnej nogi, wiadomo, że tam jest zawsze daleko, ale złapałem tą nogę, no i tak mocno trzymałem, a przeciwnik bardzo energicznie odrzucił i ta ręka została, bark wyleciał ze stawu i już od tego czasu to ciężko było się wybronić, wpiął mi się za plecy, no i tak naprawdę tak się toczyła walka, że on był za plecami, próbował mnie dusić, a ja jak najbardziej to obronić. Ciężko było, no ale udało się i na końcu nawet zrzuciłem go z tych pleców i udało się zająć pozycję jakąś. No właśnie, wróćmy trochę do tego wpięcia za plecy. Nie miałeś ani chwili takiego, on tam był bardzo mocno wpięty już, nawet cię rozciągał, miał zapięty przez chwilę trójkąt na ciele twoim, więc nie miałeś ani chwili takiego pomysłu, że nie, no musisz poddać tę walkę, bo z tą ręką już nic nie będzie? No szczerze mówiąc, to bałem się, co będzie dalej, bo jak byłem w żółwiu już i próbowałem nawet z nim stać, to na tej ręce nie mogłem nawet utrzymać równowagi, że tutaj mocy w niej nie było żadnej, że może hantelka dwukilowego bym nie przeniósł, no i to było najgorsze. No ale na szczęście profesjonalna pomoc w narożniku, że tak powiem, uratowała to wszystko i dzięki temu mogłem wyjść do kolejnej rundy. No właśnie, przejdźmy do tego, bo to jest dość niecodzienna sytuacja. W momencie, kiedy skończyła się pierwsza runda, poszedłeś do narożnika i pokazałeś, powiedz jak wyglądała rozmowa z trenerem, kiedy się zorientowałeś, że twój bark jest obok i trener też się o tym dowiedział. No może tutaj nie będę przytaczał dokładnych słów, bo trochę niecenzuralnie by było. No ale trener jak zobaczył to, że ręka wisi, jest dużo niżej, że tam wystawają trochę kości z niej, nie tak jak powinny, to stwierdził, że właśnie będzie trzeba poddać walkę, no a ja wtedy w ferworze walki byłem jeszcze cały nagrzany i mówię, że nie ma takiej opcji. Trochę było to ubrane w inne słowa, co prawda, ale tak to mniej więcej wyglądało. No i trener wtedy stwierdził, że mi go nastawi i spróbowaliśmy. Weszło. Najpierw wykonałem taki gest, mówię, jest ręka, ucieszyłem się niesamowicie, mówię, wracamy i walczymy. A później zakręciłem nią i przy tym zakręceniu Bóg wyleciała znowu. To już byłem naprawdę, nie wiedziałem co się dzieje i jak to będzie w tej kolejnej rundzie, ale nie brałem opcji poddania walki w ogóle pod uwagę. No właśnie, wtedy ci trener znowu, nie? Drugi raz ci wstawił tą rękę, tak. To już jest w ogóle niesamowite. I potem jak wyglądało twoje zwycięstwo, jak druga runda, bo musiałeś zmienić, diametralnie musiałeś zmienić taktykę, jak to potem wyglądało? Tak jest, wiedziałem, że nie mam prawej ręki, no a jednak jak wszyscy wiedzą, jak się walczy z mańkutem, to prawa ręka, prawa noga jest najważniejsza, bo tymi ciosami możemy trafić i mamy dobre pole. No mi została tylko prawa noga, no i co się udało, lewym wyczułem dystans, mocne prawe kopnięcie i już wtedy widziałem we wzroku przeciwnika, że no jest mętlik i że teraz, albo teraz, albo nigdy i dałem z siebie wszystko i udało się. No dobra, to teraz powiedz już tak, jesteśmy po walce, adrenalina zeszła, ten bark też na pewno obejrzeli lekarze. Tak. Czy te wszystkie przestawiania podczas walki, te urazy, nie odbiło się to na tym barku? Jak wygląda sytuacja teraz? No trochę się odbiło, mam takie uszkodzenie Hilsasza, to jest uszkodzenie głowy kości, ale to nie jest duże, tam 1,5 cm i 7 mm głębokości, także szybko to zaleczymy, a najważniejsze, co wszyscy ortopedzi stwierdzili, że mam więzadła, przyczepy i rotatory, wszystko w całości, także to jest najważniejsze. Torebka stawowa wiadomo, że jest rozerwana, no ale teraz jest czas na to, żeby ona się zrosła, później mam 4 tygodnie w tym i następnie 4 tygodnie będę miał profesjonalnej tutaj rehabilitacji i myślę, że wrócę jeszcze mocniejszy, tak jak tutaj zawodnicy z naszego klubu, zwłaszcza po kontuzjach, wracają jeszcze mocniejsi i ja mam zamiar zrobić tak samo. Właśnie, jesteś z Gostynia, ale trenujesz już tutaj w Ankosie, jesteś tam zaczynałeś, teraz jesteś zdecydowanie już Ankosiakiem. Trzecia wygrana,
Jakie masz dalsze plany? Czy może już się ktoś do ciebie odzywał? Jakieś może większa scena, bo na razie to były tylko lokalne występy. Tak, tak. Rozmawialiśmy z trenerem, że na pewno będziemy szukać jakiejś takiej walki, ale na razie na spokojnie trzeba wyleczyć kontuzję, wrócić na matę i zobaczyć, czy wszystko jest ok, i wtedy będziemy decydować i przygotować się pod konkretną już walkę, myślę. Ja ci gratuluję przede wszystkim wygranej i hartu ducha, bo myślę, że niewielu by zrezygnowało po takiej kontuzji z dalszej walki. Jeśli chciałbyś teraz kogoś pozdrowić albo komuś podziękować, to jest chwila dla ciebie. No, dziękuję wszystkim chłopakom na pewno tutaj z maty, bo jak widać, no przemiał jest ostry i dzięki nim tak dobrze się przygotowuje do walki, myślę, a będzie coraz lepiej. I dziękuję chłopakom tutaj z maty, całemu SW Gostyń, bo wiadomo, że stamtąd się też wywodzę i z chłopakami też przerabiamy dobrą robotę. Dziękuję też sponsorom, którzy mi pomagali do tej gali. I wszystkim, i całej publiczności, bo to, co się działo na tej sali, to coś niemożliwego. Sam trener mówi, że bywał na wielu dużych galach, a mówi, to, co się tam działo, mówi, jeden przy drugim stali tak poustawiani, a naprawdę emocje i doping był niesamowity. Ja ci jeszcze raz dziękuję. Normalnie w tej chwili powinniśmy sobie przybić prawą rękę, ale za ty, że nie masz, to lewą. Na razie. Życzę powrotu do zdrowia. Dziękuję.